Mordo, wydaje mi się, że to już najwyższy czas, żebyśmy się stąd wyprowadzili. Jak to? No, normalnie. Z naszego domu? No. Mordo, ale sortowaliśmy ostatnio te skrzynki przez godzinę. Wiem o tym, ale słuchaj, nie uważasz, że jest troszeczkę za ciasno? Słuchajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Duo. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy się wyprowadzać chyba, nie? Będziemy się stąd wyprowadzać w końcu, tak no, czy nie? No, już widzieli gdzie chyba nawet, nie? Już widzieli w jakie miejsce? Widzieli, ponieważ pokazywaliśmy wam ostatnio miejsce i dużo, bardzo dużo się pozmieniało, co za chwilę wam pokażemy. Stary, za tobą, patrz. Jak już na pewno zauważyliście, słuchajcie, zobaczcie, mamy takie oto zbroje. Dla osób, które nie wiedzą o co chodzi, no to słuchajcie, u Tritsusa na odcinku zdobyliśmy te zbroje i są one dobre. Jak chcecie się dowiedzieć jakie, no to wbijajcie, zobaczcie sobie. Wbijajcie w playlistę i oglądajcie wszystkie odcinki z Minecraft Duo, słuchajcie. Dokładnie tak, zostawiajcie łapy w górę, słuchajcie, jeżeli zostawicie 5000 łap w górę, to od razu kolejny odcinek i zostawiajcie subskrypcję i słuchajcie, zapraszam was również na mojego Instagrama, który wyświetla wam się teraz tutaj. A, no i nie wiem czy wiecie, ale mam także kanał vlogowy, więc zapraszam was bardzo serdecznie, bo robimy tam mega kozackie rzeczy. Teraz nadszedł moment, żebyśmy wam pokazali miejsce, do którego się przeprowadzamy. O, tak. W końcu, ale jest noc, mordo, więc wiem, właśnie, więc chodźmy spać póki co. Idziemy z śpiunki. Ja już stary Bang. Śpię. Dobra, i ja tutaj nawet coś widzę. Co widzisz? A nic, nie mogę. Widać u ciebie było? Dobra, słuchajcie, pokażemy wam najpierw z zewnątrz. Patrzcie na to, uwaga. Uwaga, stary, ja jeszcze nie pokazałem. Dawaj, twoja reakcja. Nie no, jaka reakcja, przecież my to budowali. Mam zareagować? No. Dobra, ale mogę zareagować, stary. No, dawaj, dawaj. Co? Co to jest za budowla? Wow! Co? Ej, stąd nic nie widać, mordo. No właśnie, czekaj, ale wiesz skąd widać? Widać jak się odpali elytrę. Zakładaj elytrę na plecy i wlatujemy do domu. Czekaj, gdzie jest elytra moja? Generalnie pokażę wam może najpierw ten. Zobaczcie, w ogóle tu mój koń, Ferdyk, razem z koniem Tritsusa. Jak ty go w końcu nazwałeś? Mój nazywa się chyba Pegasus. A, Pegasus i Ferdyk, oni tam czekają, słuchajcie, żebyśmy ich zabrali, bo na pewno zabierzemy ich do naszego nowego domu. A tutaj jest właśnie wejście po schodach do naszego nowego domu, ale chyba myślę, że nie ma co korzystać ze schodów, skoro mamy elytrę. Stary, wlatujemy do środka. To jest tak epickie miejsce. No powiedzcie szczerze. Napiszcie w komentarzach, czy wam się też podoba. No dla mnie to jest w ogóle jakaś bajka. I wykorzystaliśmy specjalnie nowy Nether. To nie jest bajka, to jest Minecraft Duo, mordo. A, to jest Minecraft Duo. To jest coś lepszego. To jest serial. I słuchajcie, będziemy musieli dzisiaj wykonać nasze pokoje. Więc to się będzie działo, stary. W którym miejscu będzie twój pokój, a w którym mój? Nie wiem, są dwa pokoje, stary, no, które możemy rozlosować. Ej, w ogóle zobacz na to. Co ty zrobiłeś, stary? Co ty? Co się z tobą stanie? Stary, czy ty nie zginiesz od tego? Od tych takiej gdzie ilości jestem? Pereł? Nie wiem właśnie. O, widziałem cię. Ej, dopiero jesteś teraz tam. Się tepłem z powrotem. No dobra, dawaj, wracaj tu. Dawaj, ale to fajnie wygląda, dobra, jak ty lecisz tą elytrą tutaj. I wlatuje. Dawaj, musisz zeskoczyć i rzucić tą perłą. A, albo tak. Mam pół serduszka. O kurde, ale fart. Stary, i elytrę już mam na połowie. Chodź, trzeba pokazać wszystkie pomieszczenia, które do tej pory mamy. Będzie ich na pewno więcej, ale póki co zrobiliśmy tylko kilka. Więc tak, pierwsze dobra pomieszczenie w sobie tutaj chyba to na dole, nie? Stary, prowadź, prowadź nas. Zapraszam, tutaj jest basen. Tutaj mamy tutaj basen. Razem z Zipkiem się moczymy, we jest? Dwóch, póki nie namiękniemy aż od wody. No tutaj, stary, można sobie na przykład, nie wiem, spaść, albo... Nie wiem, coś nie wykminimy. Tutaj może być na przykład stajnia, albo enchanting room. Zadanie dla was, ludzie. Musicie napisać, tak, do każdego jakie pokoju pomieszczenia zrobić w każdym pokoju. Ale to, stary, trzeba je nazwać jakoś. To ale będzie... nie, ogólnie jakie zrobić pomieszczenia. A jakie ogółem zrobić pomieszczenia, a my sobie sami no rozplanujemy. Dobra, zróbmy tak. Także wchodzi się tutaj po schodach i tutaj mamy właśnie wejście do naszego domu przez taki epicki most. No i tutaj jest przejście oczywiście do naszego holu głównego, gdzie mamy składownię, skrzynki. Tutaj jest pokój jakiś, który prawdopodobnie ktoś z nas weźmie, nie? Nie wiem, szczerze mówiąc. A który wolisz? Górny? Bo jest jeszcze na górze pokój. Jest jeszcze jeden pokój tylko, jest tak, jeszcze tutaj. Jest tutaj. Tutaj jest też wejście na górę i tu jest pokój, tak, i wejście na górę, no, więc generalnie no to jest taki przechodni pokój. Ja bym zrobił losowanie, stary. A, losowanie, no dobra. Przegrany bierze dolny. Przegrany bierze dolny, a to co, papier, kamień, nożyce? Tak, trzy, cztery, ry, nożyce. Kurde. O. To jeszcze raz. Trzy, cztery, ry. Kamień. Papier. O nie! No nie. Czyli dobra, ja biorę dolny. Ja biorę górę, no. Ty dół. Ej, to w sumie ja chciałem dolny. A ja chciałem górny. Tak? No to mogłeś mi po prostu powiedzieć, stary. Możesz pokazać jeszcze w sumie, co jest tutaj, stary. A, tutaj. No pomysł jest taki. Żeby zobacz! Ty... Co? What? Co ty tam robisz, gościu? Czekaj, ja tam chcę do niego. Siema, mordo, co tam masz? Z emeraldy. Co? Orange, daj. Co on ma? Nic fajnego. Puka.
Tam była lawa. Przepraszam. Na szczęście nasze zbrojki się nie palą. No. Więc jakby... O nie! Też zginąłem! Co? Nie! Zipek! Nie! Jak ty to zrobiłeś, no? Nie wiem, stary. A few moments later. I to. Okej. Okay. I weź to jeszcze jest twoje. Czapkę masz moją? A jest czapka, to jest dobra. Twoje. Litra. Czekaj. To jest twoje. Masz zbroję. Jest zbroja. Czekaj. Ty coś my straciliśmy? Perełki jakieś. Co? Coś straciliśmy w ogóle? No ja straciłem chyba trochę zwykłych itemków. Ogólnie twój miecz. Dobra, słuchajcie, mamy. Wcześniej wyłowiłem z lawy, wiesz? Tak? Ten miecz? Tak, był w lawie. Aha. Ja pierdzielę. Dobra, słuchajcie, wszystko mamy na całe szczęście. Ernest w ogóle zatamował tą lawę i dobrze, stary, nie powinno być tutaj tej lawy, na wszelki wypadek. Masz jedzenie? No właśnie, nie mam jedzenia, a ty masz? Ja też nie mam, mało... Co, czyli tylko tego. Żarcie nam się spaliło? Jaki fart? Nie, stary, ja zeżarłem już twoje okay. Ej, dobra, tu jest na serio niebezpiecznie, wracamy na chatę. Dobra, stary, zajmijmy się budową naszego pokoju, zróbmy nasz pokój w końcu. Dobra, jestem za. Bierz wszystkie rzeczy, które chcesz do swojego pokoju i na koniec, słuchaj, pokazujemy sobie swoje pokoje i zobaczymy, co okay. będzie miał jakieś. Ja sobie robię gamingowy pokój, stary. Tak? No. Ej, fajnie, fajny pomysł. Ja zrobię jakiś minecraftowy typowo, ale wymyślę jaki, czy jakiś biom, będę czy miał taśmę LEDową nawet. Co? Jak to możliwe? Z czego ty zrobisz stary, taśmę LEDową? Jak to z czego? Z żarówek LEDowych. Dobra, zastanówmy się teraz, jaki pokój my zrobimy. Na pewno wezmę to, bo to jest mój ulubiony surowiec ze wszystkich, więc zabiorę póki... Właśnie, Ernest. No. Trzeba na 3-4, stary, bo jakby tutaj są wspólne rzeczy i trzeba, wiesz, kto szybszy, ten lepszy, więc start, go. Ja sobie tutaj szybko zamienię. Skąd ty zabierasz? Co ty zabierasz? No ze skrzynek zabieram rzeczy, które chcę. A co ty zabierasz? To ja zabieram wszystkie diaksy. Ej, to nie. Chodź do pokoju, stary, rzeczy, które używamy. Aha, dobra. O, czy to, co się przyda? Na pewno to się przyda do naszego pokoju. Oj, tak, to zdecydowanie się przyda. Ej, ale bierzemy konie do naszych pokoi, nie? No. Dobra, zabieram to też. Lecimy od razu do mojego pokoju, tylko jeszcze jedną rzecz trzeba. O, tak. Dobra, ja idę tak, tu jest multum rzeczy, które się przydadzą. Albo dobra, na razie nie. Na razie jest git. Ty już zacząłeś urządzać? W sensie rozkopuję na razie pokój, bo chcę większy. Aaaa. Z pierwszej rzeczy, czego zrobimy, to musimy to wszystko rozkopać. Szachermacher, raz, dwa, trzy. Dobra, więc wszystko już jest rozkopane i myślę, że teraz, w tym momencie, wykorzystamy sobie na podłogę o ten surowiec. Nie chcę mówić głośno, żeby Ernest nie słyszał, bo chcę, żeby to była niespodzianka dla niego w ogóle. Właśnie. Ciekawe, z czego zrobiłeś podłogę. Zamknę w sumie wszystko. Ja jestem ciekaw twojego pokoju. Serio robisz gamingowy? No. Dobra, okej. Okay. Naprawdę jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Fajniejsze było, jakbym zrobił coś innego. I musimy najpierw to przepalić, bo będzie spoko wtedy. Okej, zobaczmy, czy to będzie ładniej wyglądać. No zdecydowanie ładniej niż było, więc to był dobry pomysł. No dobra, także wyukładamy tym podłogę już za chwilkę i potem zastanowimy się, jak ze ścianami i jak z sufitem, a później będziemy urządzać wszystko. Ej, dobra, zastanówmy się, jak nad ścianami. Jakie ściany robimy, kochani? Czy takie? Ale to będzie dziwne. Nie wiem, czy to a jakie robisz? Pomysł. Ściany białe z izolatki? Nie, ej, ale to też by było mocne. By ci się przydały. Ej, to by było mocne w sumie. Zrobić cały pokój z kwarcu, calutki. Czyściutkiego, no to by było fajne. Kwarcu. Dobra. Pierwsza część mojego pokoju gamingowego jest zrobiona, ale szczerze mówiąc, to prawie na nic nie mam bloków takich, jakie chcę. Ej, w ogóle twój koń u mnie jest! Wszedł do mojego konia się spotkać. I co ty się spinasz do niego? O co ci chodzi? No nie wiem, już go walnąłem. Czemu go walnąłeś, co? No nie wiem, już go walnąłem. Czemu go walnąłeś, co? To trochę... Złota zasada to, że jak koń do ciebie przychodzi, to trzeba go zwalić. Więc go zwaliłem ze schodów do ciebie, a? Czekaj, na czym się stawia chorusa? Można posadzić chorusa? No. A jak to się robi? Jak się tworzy w ogóle tę sadzonkę? Nie wiem. Ja też nie wiem, ale na pewno wykorzystam to. Bo to są najfajniejsze lampy, jakie jak na razie są. Ej co, chyba ściany będziemy musieli jednak zdobyć jakieś, nie wiem. Czy zrobimy takie niebieskie, po prostu takie, bo fajnie w sumie wygląda to. Dobra, i w ten sposób wykończymy to. No, na pewno wykorzystamy te deski. No, są najfajniejsze. Nie ma sensu wykorzystywać niczego innego. Mi się podoba strasznie. Ja już się nie mogę doczekać, aż zobaczysz najlepszą rzecz, jaką ja zrobiłem, stary. Ja się boję, że ty będziesz miał lepszy pokój niż ja. Nie. Ale nie pozwolę ci na to. Nie staram się aż tak. Może bym miał lepszy pokój, ale kompletnie mi nie starcza materiałów na nic, co chciałem zrobić. Tak zupełnie ale na ja nic. Też tak samo mam, wiesz? Bardzo podobnie, więc z tą różnicą, że ty zakosiłeś wszystkie itemy, jakie były. No co ty? Nie wszystkie, tylko troszkę. Ej, ale fajnie to wygląda tutaj z takim załamaniem, spoko. Tak zostawiamy. Ej, ja mam biurko gamingowe już. Stary, mój pokój jest dziwny. Powiedz tak. Tylko tyle ci powiem, że jest dziwny. I generalnie też mi zabrakło kwarcu, no. Ale to skoro tak, to wykorzystam coś innego. No ja ci powiem tak, no. Mój pokój, nazwałbym to mój kąt.
Rozumiesz? Mój pokój jest moim kątem. Rozumiem, no to nieźle. Muszę zrobić jeszcze sufit, ale nie chciałbym, żeby to był to drewno już więcej. Ej, a powiedz mi, czy jest bazalt? Jest. A jest na pewno. A powiedz mi, potrzebujesz bazalt? O nie! Ty wypadłeś z okna? Tak, i nie miałem elytry. Myślałem, że mam elytrę, czaisz? O nie. Dobra, stary, muszę szybko lecieć po to. Pływam. Ej, tak szczerze, mój pokój gamingowy to jest klasa sama w sobie. Dobra, ja zaczynam robić LEDową listwę w takim razie już. Dobra, a ja słuchaj, stary, serio nie mam swoich temów. Nie wiem, gdzie one są. O nie, o nie. Nie! Kurwa! O nie! Wybuchł mi buty! Co? No nie, no wszystko zaraz stracę, come on. Dobra, są. Butów nie mam. Tylko butów, tak? Powiem ci tak, mordo, nie jest to dobra informacja. I siekierę też! Gdzie jest moja siekiera? Za siekierę to normalnie zginę nawet. Szkielet do mnie strzela w ogóle. No nie mam. Kurde, siekiery. Twój koń to jest jakiś idiota. Gdzie jestem? Czemu? Gdzie jestem? I czemu jestem w jaskini? Jak to? Jak ty? Zipek, czemu podczas urządzenia Nie wiem, pokoi? Ja tego nie rozumiem, stary, ale nagle się pojawiłem w jaskini po zjedzeniu Horusa. Co? No to dosłownie teleportował mnie do jaskini. Ja chcę na zewnątrz. Nie wiem, Zipek, czy to jest Jestem dobra jeszcze wiadomość. Głębiej w jaskini. A co, jesz Horusy i tak ciągle dalej? Tak. I lecę coraz niżej i niżej. A few moments later. Elytra spadała. Dobra, lecę. Jest! Dobra, stary, powiem ci tak, trzeba zamontować szyby. Ej, stary, czy ty zabrałeś cały bazalt? Nie, ani jednego. Czekaj, sprawdzę w skrzynce, może zabrałem przypadkowo. A, tak, mogę ci dać. Czekaj. Przed twoim pokojem będzie, mordo. Czy my nie mamy żadnej siekierki? Kompletnie? Nie ma żadnej zrobionej? Dobra, nie, ja nie miałem w ogóle w tej serii ani razu siekierki nawet. O nie, nie mamy nawet diamentów żadnych? Sam mówiłeś, że trzeba wziąć wszystko, z czego chce się zrobić pokój, prawda? Nie, nie mów, że z diamentów robisz pokój. A dasz mi chociaż na ten, na siekierkę? Diamenty? Of course. To weź mi, rzuć tak jak wtedy. No bo zostało ten, zostało aż 7. Dobra, masz. Ja leżą przed twoim pokojem. Kurde, ja też bym chciał diaksa. Ej, dobra, ja już mam mniej więcej gotowy, w sensie... Ja też prawie, już jestem bliski. W sensie ja potem jeszcze będę edytował ściany, sufit i wszystko, ale taką prymitywną fazę pokoju jakby już mam za sobą. No to czyli w prymitywnej ze mną przegrasz, tak? Bo ja nie. W sensie niekoniecznie, no zależy jaki masz pokój. Ja na pewno jeszcze trochę porobię go, bo prawie nie robiłem przez to, że walczyłem z potworami i to sam. Zipek, czy zabierzesz stąd swojego konia? Nienawidzę go. Przestań tak mówić o nim, przecież to jest mój kochany koń. Cały czas tu przychodzi. Stary Franek, chodź tu, chodź Następnym Franek. Następnym razem go zrzucę chodź. Z okna. Nie! Chodź tu Franek. Nie słuchaj go Franek, chodź do pokoju. Tutaj ci będzie dobrze. Zostań i uważaj na okno. 7 hours later. Dobra stary, to dasz mi proszę ten fart, co ci został dosłownie, bo już kończę i chciałbym to... No jasne mordo, dobra. Daj mi. To co, spotkamy się na dole i potem pokazujemy nasze pokoje, tak? Tak, 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 tylko daj mi kwarc, ja już zaraz skończę dosłownie. Wyrzucam już wszystko, co mi nie będzie potrzebne. Siekierka akurat. Ej, robiliśmy siekierka to tak długo wszystko, że wbiłem 8 leveli w ten odcinek. Tak? A, bo kwarcy, żebym kupował. Daj mi kwarcyk. Dałem ci już. Aha, a bo ty nie masz przepalonego. Okej, to sekunda. Ej, jaram się moim pokojem, szczerze mówiąc. Ja swoim też. Mogę wejść do ciebie już? Jeszcze nie. Ej, ciekawy stary, kto co powie o pokojach naszych. Dobra, to jest gotowe, tutaj to muszę zabrać, tego nie powinno tutaj być w ogóle. Dobra, no dobra stary, to co? Schodzimy na dół i pokazujemy dawaj swoje pokoje, to kto pierwszy? No ty, dawaj. Ja pierwszy? Mam ci pokazać? No, chcę zobaczyć, dobra. W opór. No to... Oprowadzaj. Witam cię w moim pokoju. Pokój Zipka, poczekaj, nie podpisałem jeszcze, ale dobra, to później podpiszemy. Zobacz stary, jak wygląda ja mój pokój. Proszę bardzo, zapraszam, proszę zobaczyć sobie. Aha. Śmiało. No tak wygląda, no ściany są zrobione pół z kwarcu, pół z desek. Mam konia swojego oczywiście. Nad tobą ciepluteńko oczywiście, bo lawa ogrzewa przez cały czas. Tutaj jest szyba, nie wiem, czy masz szybę u siebie? No nie. No właśnie, ale jak chcesz, to masz tam szyby, możesz sobie wziąć, bo już teraz mi nie będą potrzebne. I słuchaj, popatrz na to, co ja tutaj mam. Głowa smoka i pod nim jego skrzynka z jego okiem. Nie, tak naprawdę nie. Zajumałeś naszego enderchesta. Stary, przepraszam bardzo, ale to ja miałem silk toucha. Okej? Dobra. Dobra, idziemy. Zobaczmy teraz to chodź w takim razie do mojego pokoju. Zobaczmy twój pokój. Uwaga, no. Mój pokój gamingowy, stary. Gamingowy pokój, okej. Wbijam. O kurde! Witam. O kurde. Zobacz, tutaj jest taśma LEDowa wszędzie na ścianie, nie? Które to taśma LEDowa? No mordo, to czerwone, redstone to na tyle wziąłeś? Wszystko, nie ma żadnego już w skrzynce. Co? A to co to jest? No. To tutaj, oto. A, szafka. To jest moje łóżko. A na górze szafka jakaś? Na górze stary jest ozdoba.
Ej, sztos tu masz, w opór jest fajnie. Ale dzięki, Mordo. Ale dzięki, jednak masz skrzynkę. Kurde, nawet zdążyłeś zrobić iron slaby. A to, przyjacielu drogi, znika. O nie! Gdzie to spada? No... Stary. Zipek, chciałem ci wykopać ender chesta. Ale co? No przecież to jest jajo. O nie! O nie, instant karma. Gdzie to? No dobra, tu, widzowie, tu, oceniajcie w takim razie w ankiecie, kto ma lepszy pokój. Oceniajcie, słuchajcie, i kto ma ładniejszy pokój, który wam się bardziej podoba, mi się... No powiem szczerze, twój mi się bardziej podoba. Wiesz, jak ja skomentuję? No. Twój pokój mi się bardzo podoba, tyle że nie do końca wygląda jak sypialnia. Aha, okej. Twój pokój jest zajebisty, tylko że bardziej wygląda jak salon, albo magazyn, albo taka ukryta baza, stary. I ogólnie może bym ocenił, że twój pokój jest lepszy, ale jako sypialnia oceniłbym, że mój jest lepszy. Jak możesz tak mówić? Ja ci powiedziałem, że twój jest lepszy. No dobra, twój jest najlepszy, stary. Nie, żartowałem. Ja zagłosuję, zrobiłem to wszystko tylko i wyłącznie po to, żeby iść szybko. Żeby wyciąć, stary, ten, jak mówię, twój pokój jest lepszy, wstawisz to na początku filmu. Nie, nie o to mi chodziło, chciałem po prostu... to zrobić. Jest! Mam jajo smoka! Oddawaj! Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Słuchajcie, pamiętajcie, piszcie, jaki pokój był fajniejszy. Do zobaczenia, łapy w górę. Cześć. W ankiecie zagłosujcie. Siema. Elo. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale. Dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka. Cześć!